bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. W sprawie uchwalenia regulaminu ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna oraz regulaminu organizacyjnego dla tytułu do spraw nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna. Proszę o zabranie głosu przez pana burmistrza. Szanowni Państwo, 29 czerwca 2007 roku Rada Miejska w Kałużynie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna oraz regulaminu organizacyjnego kapituły do spraw nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna. Stosownie do zapisów tej uchwały, paragraf 3 ust. 1 regulaminu organizacyjnego kapituły do spraw nadawania tytułu honorowy obywatel stanowiącego załącznik nr 2 do wyżej wymienionej uchwały. Skład kapituły to m.in. prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałużyńskiej. W związku z tym, że prawie od roku trwa postępowanie prowadzone przez starostę miejskiego w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego stowarzyszenia oraz prawomocności wyboru nowego wybranego zarządu, wnioskuję jak powyżej. Uzasadnienie jest krótkie. Tytuł honorowy obywatel Kałużyna czy zasłużony dla Kałużyna jest to tytuł wybitnie zaszczytny, przyznawany osobom i ludziom, którzy po prostu wykazali się pracą na rzecz miasta i gminy w sposób niepodważalny. W związku z tym skład kapituły powinny chronić osoby budzące zaufanie w naszej społeczności i nie budzące żadnych kontrowersji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Kałużynie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu honorowego obywatel Kałużyna oraz regulaminu organizacyjnego kapituły do spraw nadawania tytułu honorowego obywatel Kałużyna na podstawie artykułu 18 ust. 2 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 15-15 z mniejszymi zmianami, Rada Miejska w Kałużynie uchwala co następuje. Paragraf 1. W regulaminie organizacyjnym kapituły do spraw nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 6/39/07 Rady Miejskiej w Kałużynie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna oraz regulaminu organizacyjnego kapitułu do spraw nadawania tytułu honorowy obywatel Kałużyna wprowadza się następującą zmianę. Paragraf 3, ustęp 1, punkt 3 otrzymuje brzmienie. Komendant gminny zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Kałużyna. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wojewódzkiej burmistrzowi Kałużyna. Paragraf 3. Uchwała podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się. Proszę Państwa, bardzo proszę o stawianie pytania bądź wniosku. Nie chcemy prowadzić żadnej polemiki, jakiejś tam przepychanych idei. W pierwszej kolejności Państwo radni, sołtysi, a koniec osoby, które przybyły na dzisiejszą sesję. Kiedy będą oddawane opony i żeby to było tak, jak możliwie zakończone są blisko. Marian chyba szczęśliwy jest, co? No, że tak nas wyrzuciliście, tak? Nie wyrzuciliście. Na wasz wniosek. Nie ma, na czyj wniosek? Nie ma winnych wcale. Byłem do zarządu.
wiadomo, czy w ogóle gmina otrzymała odpowiedź na to, ten plan, że nasza gmina należy do tego kręgu średniego stopnia politycznego i czy wiadomo coś, co się dzieje z tym naszym wysypiskiem? Jakby nas zapytali, to już odpowiecie, prawda? Że jeszcze nic nie wiadomo. Dziękuję. Jeszcze jest jedno pytanie, Pani Burmistrzu. Przyszła odpowiedź na te pisma, które dostaliśmy zbierane w sprawie tej działki w Roszynicach, składowane są uchwały w tym Jankolu. No, dziękuję. Dziękuję. Teraz wy. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, czekałem na parę zdań, które Pan powiedział przy uchwale na rok 2016. Panie Burmistrzu, jest takie piękne powiedzenie polskie. Słowo się rzekło. I teraz pytanie, kiedy taka wokalka tu będzie. To znaczy tak. Mam tu, wracam do terminu poprzednich. W momencie podjęcia decyzji o sprzedaniu szkoły w Groszkach było powiedziane, że znaczna część pieniędzy pójdą w kierunku inwestycji groszkowskich. Cisza. Mówiło się też, tutaj radni też to wspominali, że takie pieniądze będą kierowane w kierunku groszkowskich. Na trzecią nogę. Zatem też, Panie Burmistrzu, przypomniał Pan sobie spotkanie Nowy Groszka na zebraniu sołtysu, też Pan wspomniał, że znaczną część pieniędzy ze szkoły Groszka Pan się przeznaczy na Państwu Ludzie, na jedną nową. Zatem, ponieważ jest duża piękny pometek, jak powiem, naszej działalności, czas pomyśleć, żeby jakieś inwestycje w tych Groszkach były zrealizowane. I taka serdeczna prośba, żebyśmy przyjęli to do planu na rok 2017-2018, i jeszcze jedna prośba, o której ja wspominałem na komisji. Zależy nam na przeprowadzeniu tej drogi w kierunku na Podskrucie. Ja używam tych nazw, nie tylko Podskrucie, na Podskrucie, bo ona dotyczy jakby całej działalności tego obszaru, który jest w radny. Znaczy skróca i po prostu ułatwia dojazd do pracy do kolei, generalnie do kolei. Dla mieszkańców i mieszkańców. I też wspominałem, że ja rozumiem, że nie ma funduszy w tym roku. Najpierw prosiłem Pana o przyjęcie na teraz. Ale proszę, żeby się tym tematami zajęli. A ja już się źle czuję. Dziękuję. Kto jeszcze chciał zabrać głos? Proszę o odpowiedź. Może Pan go podzielę odpowiedzi. Proszę Państwa, pytania zaproszę. Czy gmina otrzymała odpowiedź w sprawie mrozów? Nie, bo z tego względu, że tak jak powiedziałem na ostatniej sesji, czy na komisjach mówiłem, marszałek Orzełowska zleciła pracownikom do opracowania do tego projektu, że to będzie w regionie wschodnim. Natomiast cały proces odwoławczy bodajże trwać będzie jeszcze do końca kwietnia. Czyli to z tym nie wiem, ja nie chcę tutaj się pomylić. Ale jeszcze w tej chwili będą odbywane. Natomiast polecenie było takie wydane. Jeżeli będzie już zapis i ten, który będzie szedł propozycją na posiedzenie zarządu, to Państwa poinformuję. Jeżeli chodzi o inwestycje Groszkę, ja również pamiętam to, co było powiedziane. Nigdy nie wiązałem żadnych inwestycji czy obiektów sprzedawanych na danym terenie, że będą inwestycje. Ja powiedziałem tylko tak, że po prostu w ramach tego, że tutaj się będzie budował dom tej opieki społecznej, z takich inwestycji, które by można było wykonać, należałoby zrobić chodnik. Bo to będzie i dla mieszkańców, i dla osób, które będą dochodziły do pracy. A jeżeli przewiduje się według tego inwestora, że około 150 docelowo osób może pracować, to wiadomo, że z okolicznych wsi, czy nawet samych grup. I teraz wybudowanie tego chodnika, mówiliśmy jeszcze w ten sposób, że fundusz, część funduszu sołtysowskiego mogła być przeznaczona i robiona. Ja powiem tak, i chcę poinformować, że dokumentacja na budowę chodnika jest zrobiona. Z tym, że będę, gdzie to uzależnia również realizacja od tego, jak ustosunkuje się starostwo do pewnych zadań, bo to jest, proszę pamiętać, droga powiatowa i przygotowanie nawet chociażby wycięcie tych potężnych toków, a co nie będzie bardzo łatwo, żeby to skoordynować razem z oddaniem tego obiektu. Natomiast stwierdził Pan, że jakieś inwestycje. Nie można mówić, że jakieś inwestycje.
Zebranie będą zebrania wiejskie, mówię, w tym jeszcze w miesiącu maju, to chcę powiedzieć, że konkretne inwestycje powinny być zgłaszane. I one mają po prostu spisywać wszystkie inwestycje czy propozycje. Mamy zresztą plan i strategię rozwoju gminy, miasta i gminy. Ona jest realizowana, to bardzo dodatkowe zadania. I oczywiście część jest uwzględniona, część nie, w zależności od tego, ile mamy środków finansowych. I tutaj nie można powiedzieć, że to na brak środków coś nie było wprowadzone. Nie. Tylko dlatego, że to jest jak gdyby sprawa potrzeb i hierarchia tych potrzeb, które są. Tyle z mojej strony. Król kłamstwa. Proszę pani. Jeszcze odnośnie tego Jankolu, czy jakaś odpowiedź była pani burmistrzu? Pani Jankolu, to udzielę na miejscu. Czy się coś robi, to jest zaleczenie? Była do zlecenia z tego województwa. Ale w tej chwili po prostu nie kojarzę. Udzielę pani to na piśmie. Czy ktoś z zadających pytań uzyskał, jest w pełni, żeby zadać pytanie? Proszę o ciszę. W związku z procedowaniem na komisjach Rady Miejskiej w Kaluszynie w sprawie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kaluszyńskiej wnieśliśmy na ręce pana przewodniczącego rady stanowisko dotyczące jego sytuacji oraz poprosiliśmy o odczytanie na sesji podczas obradowania nad uchwałą bądź uchwałami. O ile uchwała bądź uchwały wejdą do porządku obrad, a taka uchwała dotycząca Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej weszła do porządku obrad. W związku z tym pytam pana przewodniczącego, dlaczego, z jakiego powodu pan tego naszego stanowiska dotyczącego sytuacji towarzystwa nie odczytał podczas procedowania tej uchwały dotyczącej... Odpowiem, nie znana mi jest treść tego pisma. No dobrze. Teraz chciałabym złożyć w związku z sprawą, która została podjęta o wyłączeniu towarzystwa z jego przewodniczącej z kapituły dotyczącej przyznawania honorowego obywatela miasta Kałuszyna, chciałabym złożyć oświadczenie do protokołu. Otóż sprawa prowadzenia postępowania czy wyjaśniania zgodnie z prawem nie wyłącza żadnego podmiotu z życia gospodarczego czy społecznego. Podmiot zostaje wyłączony na mocy prawomocnego wyroku, orzeczenia lub decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Tak, ja tylko się do pana przewodniczącego mam takie pytania. Kiedy radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad oraz zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym? Terminie obowiązują. Dobrze, ale jaki to termin? Proszę mi podać datę, kiedy był stempel pocztowy. Bo w jakiej formie doręczono materiały radnym? Czy za pomocą listów, czy inaczej? Proszę. Otrzymaliśmy. Pocztę. Dobrze, jaki jest więc data stempla pocztowego? Proszę. Piątek było wysłane. Dobrze. I jeszcze proszę państwa, szanowni radni, jako tutaj żeście państwo powiedzieli, ja sobie przytoczę pismo, takie króciutkie, wyjaśnienie pana starosty miejskiego. Dzisiaj chcieliśmy wyjaśnić państwu, że jesteśmy prawowitymi członkami i zarządem, i jesteśmy zarządem, ale 25.4. otrzymaliśmy pismo od pana starosty na mój wniosek i pan starosta mówi tak, przypominam, że wszystkie zmiany są zgłaszane i akceptowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. I tylko Krajowy Rejestr Sądowy może zmienić tą sytuację. Czyli obecny zarząd i ja jako przewodnicząca tego zarządu jesteśmy w pełni władzami tego towarzystwa. I podaję tutaj ustawę, że ma prawo zażądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, ale zarząd, czyli do nas wystąpił, do naszego zarządu, nie do poprzedniego, jak się państwo tutaj podają, że to jakieś dwie władze towarzystwa, właśnie o uchwały. I te uchwały zostały przedstawione,
A w związku z tym, że obecny tutaj pan Marnik, przewodniczący komisji rewizyjnej, przez 8 lat patrzył i nie zwołane było, i tutaj mianujący się zastępca, momencik, ja chciałam wyjaśnić. Tak. Ale pani w tej chwili już opowiada historię. Nie, nie historię. Proszę, proszę jakiś sformułować wniosek. Proszę pana, to jest mój wniosek, ja chcę wyjaśnić. I my w tej chwili musimy to naprawiać, jako my. Ja chciałam powiedzieć, że ja się podjęłam tego, nigdy nie pomyślałam, że będę przewodniczącą tego towarzystwa. Najpierw mnie prosił Jerzy Wierzbicki i Edward Godlewski, bo byli szykanowani, nie wytrzymali psychicznie, a nie chcieli. Tak, proszę państwa, nie, nie wróćcie. No, nie wróćcie, bo wrócicie, Heniu, śmiejesz się, nie wiesz z jakiego powodu. No. A ja po prostu, ja też byłam po zawale, ja sobie nie zdawałam sprawy, że będę tą przewodniczącą. Jestem i tak jak dzisiaj, tworzenie takiej nieprawdy przez pana burmistrza i państwo macie zadowolenie, tak jak przy czkolu, pobijcie sobie brawo, że żeście nieprawnie głosowali. Ja nie mam do was żadnej pretensji, że wy mnie nie kochacie. Absolutnie. Ja będę pracowała zgodnie z prawdą i dla dobra naszego środowiska. Dziękuję bardzo. A ja, proszę państwa, chcę pokazać państwu to pismo, które wystosowaliśmy do pana przewodniczącego rady, pana Janusza Pełki. Chcemy pokazać, to pismo poszło, proszę państwa, do wiadomości do pana Zdzisława Sipiery, wojewody mazowieckiego, i do pani Anny Czyżewskiej, przewodniczącej Rady Powiatu Miejskiego. Proszę bardzo, tu są dokumenty ze stemplami. Wczoraj osobiście zawiozłyśmy to pismo do wojewody i do starostwa. Tam już przeczytali i wiemy, że będzie odczytane w powiecie, a pan, panie przewodniczący, nie mógł się pan zapoznać, prawda? Pan Dupa, czy pan czyta, panie przewodniczący? A pan, panie burmistrzu, to jest królem kłamstwa. Jeszcze raz panu powtarzam. A świadczy o tym ten dokument. I jak zwykle skończyła. Ale idzie sobie brawo. Panie burmistrzu. I jak zwykle skończyła sesję. Myśleliście panie, że nie uważycie na tak. Ja to się brawa nie biją. Ale burmistrzu, jak nie zabić strefy, my mamy do pana. Jak nie zabić strefy, towarzystwo waszego sklepu odbywam, to wiedzisz, należy. Panie przewodniczący, pytania mamy jeszcze do pana. Nie słyszałam, że pan zakończył sesję. Czy znów ja zakończyłam? No nie. Nie zakończył. Nie zakończył sesji, nie. Niezakończoną sesję, proszę państwa. Czyli obradujemy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.